jak sprawdzić poprawność działania górnego pulpitu sterowniczego podestu. Górny pulpit sterowniczy daje możliwość uruchomienia układu podnoszenia oraz jazdy, a także wyłączenia podestu w trybie awaryjnym. Sprawdzenie prawidłowości działania górnego pulpitu sterowniczego polega na kontroli, czy wszystkie przyciski sterownicze są czytelne i właściwie opisane, czy ruchy robocze są zgodne z oznaczeniami na przyrządach sterowniczych. Ważna jest kontrola poprawności działania czuwaka ręcznego i sprawdzenie, czy urządzenie nie podejmuje pracy, jeśli czuwak nie zostanie wciśnięty. Należy zasterować wszystkimi możliwymi ruchami roboczymi z górnego pulpitu sterowniczego i ocenić, czy po opuszczeniu dźwigni sterowniczej wraca ona samoczynnie do pozycji neutralnej i tym samym przerywany jest ruch danego mechanizmu. Ważna jest ocena, czy możliwa jest proporcjonalna kontrola prędkości jazdy podestu w zależności od siły nacisku na joystick. Należy skontrolować poprawność działania wyłącznika awaryjnego stop. Po jego zasterowaniu nie ma możliwości zadania funkcji z panelu. Należy sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego. Ważne jest skontrolowanie wszystkich wskaźników i komunikatów znajdujących się na górnym pulpicie sterowniczym.